Pamiętam, właśnie ten ferment przynosił od razu pewne efekty strukturalne w Tarnowskich Górach. Bardzo szybko odbywaliśmy spotkania jako przedstawiciele poszczególnych zakładów pracy. Przypominam sobie, że takie spotkania były w kilku siedzibach, ponieważ wtedy koledzy wybrani chyba, czy wskazani, myślę o tym trzonie zasadniczym z Jurkiem Ciepielą na czele, to był zresztą gigant na tamtą skalę, od niego wiele się uczyłem, mogłem się uczyć, jak i myślę, że wszyscy. On był autentycznym liderem, twardym antykomunistą, co dla mnie wtedy, przyznam, no było zbyt mocne, zbyt radykalne, ale okazało się później, że gdyby nie właśnie tacy ludzie jak Jurek Ciepiela, wspierany też przez potem Henia Strzutkę i wielu innych kolegów, Marek Skwarczyński, inni liderzy dużych zakładów produkcyjnych, bo tam ten główny potencjał Solidarności się znajdował, to ten ruch nie szedłby takim ostrym kursem i nie zyskał, nie zdobył aż tak wiele w tak krótkim czasie. Krótko mówiąc, w tych pierwszych miesiącach po sierpniu w Tarnowskich Górach już struktury były bardzo mocno skonsolidowane, a potem, jak wiemy, co pracownicy IPN-u już też mocno zbadali, te nasze tarnogórskie ambicje jakby mieściły się w różnych przymiotnikach, jeżeli chodzi o budowane struktury ponadzakładowe, czy to były międzyzakładowe, czy koordynacyjne, potem nawet był podregion. W tych wszystkich, na tym etapie jakby tych różnych przekształceń, szukania dla siebie właściwego miejsca, właściwej pewnej figury organizacyjno-stylistycznej, mocno byłem zaangażowany. Jak teraz dobrze sobie przypominam, to gro tego wolnego czasu spędzałem właśnie w aktualnej siedzibie Komitetu Ponadzakładowego, jak mówię, on był albo koordynacyjny, to była komisja koordynacyjna międzyzakładowa, albo międzyzakładowa komisja, albo powiedzmy podregion. Aczkolwiek chcę wyraźnie podkreślić, że nie czułem się i z całą pewnością nie byłem działaczem tej pierwszej linii. To również wynikało z tego, że jako przedstawiciel tego niewielkiego fragmentu naszej pozytywnie rozumianej solidarnościowej rewolty z sierpnia, z września 80 roku, jako przedstawiciel kadry inżynierskiej, no, z natury rzeczy znajdowałem się gdzieś obok, a ten główny potencjał, ta główna energia znajdowała się w rękach kolegów przewodzących komisjom zakładowym zakładów produkcyjnych. Tam z natury systemu komunistycznego rozgrywała się główna, zasadnicza walka.